Dzień dobry. Po meczu SKK Polonia Warszawa, UKS Basket, SMS Aleksandrów Łódzki. Rozmawiam z Alą Janczak po raz pierwszy. Witam dzień serdecznie, dobry, Alu. Powiedz mi, co sobie myślałaś przed meczem? 8 zawodniczek w składzie, 3, tak naprawdę 3 brakujących pierwszopiątkowych. Jakie miałaś refleksje przed zawodami? No na pewno wiedziałyśmy, że to będzie łatwy mecz, że też dziewczyny są bardzo ambitne, też na pewno mają duże umiejętności. I no, wiedziałyśmy, że to nie będzie łatwy mecz i trzeba będzie dać od siebie jak najwięcej. No i takie nasze założenia były i zrealizowałyśmy i super, udało się. A z czego jesteś zadowolona po dzisiejszym meczu? Jestem zadowolona w ogóle z całokształtu, że tak powiem, bo no, mimo że był naprawdę intensywny ten mecz, musiałyśmy dużo biegać, było mało zmian, dziewczyny dały super radę, dałyśmy radę, super biegałyśmy do kontry, zbierałyśmy, no też tam wiadomo były nasze gorsze momenty, gdzie tam za bardzo nie zbierałyśmy tych piłek, ale podsumowując i tak wszystko było, wygrałyśmy, więc super. Więc się cieszymy z tego bardzo. Awaryjnie na ławce trenerskiej dzisiaj zespół prowadził Piotr Rozwadowski. Powiedz mi, jak postrzegasz różnicę w stylu jego prowadzenia i trenera Gordona? Ja wiem, że to krótko dzisiaj, wyjątkowo, ale może jakieś obserwacje na ten temat poczyniłaś? Znaczy, wydaje mi się, że może jest trochę spokojniej na ławce, ale nie no, jakiejś wielkiej różnicy nie ma. Okej. Zadebiutowałaś w tej hali, w pierwszej lidze, w październiku, pod koniec października zeszłego roku. Powiedz, jak bardzo różni się Ala Janczak z tamtego meczu, gdzie rzucała punkty nad wysoką zawodniczką z Sokołowa, od tej Ali Janczak dzisiaj, obecnie? No, też tak powiem, teraz mamy też taki ciężki okres, wiadomo, te wszystkie chore dziewczyny są, też łatwo się przeziębić, zimno jest, więc ta nasza forma trochę spada, jest ciężej i na pewno robię cały czas jakieś postępy, też pracuję nad sobą powoli do przodu, nad różnymi małymi elementami i no, mam nadzieję, że w końcu będzie taki mój moment. No właśnie, bo też wykonujesz podwójną pracę, można powiedzieć, bo jesteś zawodniczką SKS 12, zarazem Polonii. Jak udaje Ci się godzić właśnie treningi w SKS-ie z treningami w Polonii? Treningi w SKS-ie są rano, a treningi w Polonii po południu, więc zależy też, jak się czuję, po prostu idę na rano, na popołudniu i też zależy, jeśli chodzi o mecze, też po prostu, jeśli nie gram w Polonii, to jadę na drugoligowy mecz, więc mam też trochę grania. A jak właśnie dostrzegasz różnicę między treningami drugoligowymi, a treningami pierwszoligowymi w Polonii? W intensywności, w stylu? W pierwszej, jak przyszłam, było naprawdę trochę ciężko, tym bardziej, że dużo rzeczy było dla mnie nowych, nie wiedziałam też, nie miał mnie kto tak naprawdę nauczyć tych wszystkich rzeczy i teraz się dopiero uczę. Dopiero, tak, że tak powiem, jestem na początku tej drogi mojej, ale powoli do przodu. Jesteś jedną ze współautorek tej fantastycznej serii 22 zwycięstw Polonii z rzędu. Chciałem zapytać, jak się z tym czujesz, ale też jaki przez ten czas właśnie śrubowania tej serii moment był dla ciebie najbardziej pamiętny? Potrafisz jakoś jeden wymienić? Każdy mecz był pamiętny, też super być częścią tej drużyny, patrzeć, obserwować dziewczyny, uczyć się od nich, bardzo dużo się od nich uczę, cały czas obserwuję, słucham, gdy coś mi podpowiadają, radzą, więc jest troszkę ciężko, ale powoli do przodu, jak już mówiłam. I no, każdy mecz był tak naprawdę wyjątkowy. Okay. Pochodzisz z Konstantynowa, ze wschodniej Polski. Tak. Rozpoczynałaś karierę w klubie Iskra. Tak. Czy od początku koszykówka była? Dlaczego koszykówka, jeśli od początku, a jeśli nie, to jakie inne dyscypliny? Znaczy, trenowałaś? W ogóle u mnie w szkole jakby koszykówka górowała, więc każdy musiał przejść przez tą koszykówkę i no po prostu mi się to spodobało i też mi dobrze szło, więc stwierdziłam, no czemu nie, fajnie jest, więc się poruszam. No a później to po prostu weszło tak bardziej na poważnie, chciałam już to robić i tak trafiłam do SKS-u i teraz tutaj. Okej, czyli koszykówka, bo od początku żadnych innych dyscyplin nie uprawiałaś w swoim życiu, tak na poważnie? Na poważnie nie, ale wiadomo, że tam było gdzieś na przykład bieganie, skok w dal, różne takie inne rzeczy dodatkowe, ale głównie koszykówka. Czyli wszystko kręci się wokół koszykówki, ale czas matury tak. W maju i powiedz, jak idą przygotowania?
No, cały czas idą, jest ciężko, nie ukrywam, ale... No, cały czas macie nauczanie online, rozumiem. Tak, tak. Mhm. Z czego czujesz się już gotowa do meczu maturalnego? Tak naprawdę z niczego, ale tak wszystko porówno. Mhm. Więc no, nie jest łatwo, ale damy radę. Okej, trzymamy kciuki. Co prawda nie możemy za ciebie zdawać egzaminów, ale wierzymy, że doskonale sobie sama poradzisz. Jeszcze a propos szkoły, no to nie macie na kalendarzu Polonii z różnych względów, tym wydanym na 2021 rok, ale jesteś na kalendarzu tych gwiazd Andersa. Mhm. Powiedz, jak wspominasz tą udział w tej sesji, no, gdzie brałaś udział rzeczywiście ze sławami polskiego sportu? No, bo bardzo się ucieszyłam, gdy o tym usłyszałam, że mogę mieć zdjęcie z Karolem Gruszeckim i po prostu, no to bardzo dobrze wspominam. A mieliście okazję pogadać właśnie z Karolem o koszykówce? No tak, mieliśmy, ale nie też nie za długo, bo to tak było szybko troszkę. A wiesz, gdzie Karol debiutował? W ekstraklasie męskiej? W jakim klubie? Nie wiem. W Polonii Warszawa. A, w Polonii. Polonia dawno temu były takie czasy, że miała sekcję męską, grała w Ekstraklasie i Karol dwa mecze zagrał tam, więc ale rozumiem, że o Polonii nie rozmawialiście. To nie wiedziałam. Okej, dobra. Powiedz mi, tak na koniec chciałem zapytać, bo jesteś młodą zawodniczką na początku swojej drogi sportowej. Jakie masz marzenia? Czy ma jedno marzenie jako koszykarka? No, wiadomo, że każda dziewczyna, która gra w pierwszej lidze, chciałaby pewnie grać w Ekstraklasie, więc to jest takie moje marzenie. Kiedy to się wydarzy? Jeszcze nie wiem. No zobaczymy. Okej. Okay. Życzę i myślę, że nie ja jeden, żeby to stało się jak najszybciej. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka dla ciebie. Wzajemnie. Ja bym jeszcze chciał tradycyjną formułkę. Bardzo chcieliśmy serdecznie podziękować miastu stołecznemu Warszawa. Dziękujemy. Za współfinansowanie przygotowań i udziału koszykarek Polonii Warszawa w rozgrywkach pierwszej ligi kobiet. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się w pas. Dziękujemy. Pozdrawiam. I pozdrawiamy serdecznie.